Dzień dobry, witam w kolejnym raporcie Kubickiego. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek tak naprawdę został sprowokowany przez użytkownika Lucky Lucky, za któremu dziękuję za podesłany materiał, który oczywiście będzie podlinkowany. Bez zbędnego brzęczenia zaczynamy. Moi drodzy, film, który obejrzycie, jest to konferencja prasowa z byłym komendantem Straży Pożarnej, byłym głównym komendantem Straży Pożarnej. Oczywiście został on wymieniony ze względu na inną przynależność polityczną, ale nie w tym rzecz, moi mili. Sytuacja wygląda w sposób następujący, że pan komendant użył liczb. A ja mówię zawsze, że matematyka jest to język uniwersalny, bez narodowości, bez przynależności seksualnej i bez koloru skóry. Pan komendant oświadczył, że w Polsce dysponuje 250 tysiącami strażaków wyszkolonych. Strażacy zawodowi, jak również strażacy ochotnicy. No jest to niesamowita armia specjalistów. I co się okazuje? Okazuje się, że ci strażacy nie byli zadysponowani w żaden sposób do walki z powodzią. Było przeznaczonych 700 strażaków w momencie tego pierwszego uderzenia tej fali, tej powodzi. Okej. No powiedzmy, coś tam nie zagrało. Ale teraz ciekawostka. Podają nam informacje, moi drodzy, że przybędzie około 100 specjalistów z Niemiec. Pytanie, po co? W tej chwili na waszych ekranach jest to mapa powodzi w Polsce, która rozpoczęła się 14 września. Tutaj proponuje się skupić generalnie na okolicy, o zobaczcie, Kłodzko, te sprawy. I tu najbardziej te czarne punkty to jest tam, gdzie zostało to zdewastowane. Jak również tutaj Głuchołazy i tak dalej, i tak dalej. No cóż, pan premier Tusk, Gauleiter Tusk, powiedział, żeby się nie denerwować, kiedy zobaczycie niemieckich funkcjonariuszy. Moi drodzy, mamy 250 tysięcy strażaków. Zadysponowane było 700. Powiedzcie mi jedną sprawę. Po co nam 100 niemieckich funkcjonariuszy? I teraz wkroczę na grunt, na którym jest bardzo, że się tak wyrażę, grząsko. Za tą moją wypowiedź niektórzy mogą mnie nazwać teoretykiem spiskowym. Ale ja swoje wiem. Szanowni, tutaj przedstawiam wam drugą mapę, tak? Tu mamy Kłodzko, Jesionik, tak? Oczywiście Wałbrzych. Wiecie, co to jest za mapa? Jest to mapa tak zwanych dawnych niemieckich depozytów. Może ja się mylę, może to tylko moja teoria spiskowa. Jak zwykle jest to wszystko moja subiektywna opinia. Ale wiecie co? Mnie się wydaje, że ta powódź to nie jest przypadek. Tu nie ma przypadków. Zbiornik retencyjny nieopróżniony. Jakieś dziwne zrzuty wody. Niezadysponowani strażacy. I nagle rozmowy na temat niemieckich funkcjonariuszy w Polsce. Nie wiem, nie znam się, zarobiony jestem, jak to było w jednej z komedii. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo mnie to się tak nie wszystko oczywiste wydaje, jak nam tutaj przedstawiają. Jeszcze zostajemy w kręgach powodziowych, moi drodzy, ale tu chciałem wam coś pokazać. To jest taki satyryczny artykuł z portalu Myśl Polska. Po co ja o tym mówię? Otóż, moi drodzy, nie przypadek. Pamiętacie, jak premier Gauleiter Tusk wspominał o bobrach? No jest tu tak podciągnięte troszeczkę w temacie bobrzyzmu, czyli uznania, że bobry to są wrogowie cywilizacji. Tylko jak sobie zamiast bobra weźmiecie Polak, patriota, to wam się rozjaśni. Ja nic nie mówię, nic nie sugeruję. Jak zwykle to wszystko moja subiektywna opinia. Moi drodzy, to, że życie pisze scenariusze lepsze niż scenarzyści filmów sensacyjnych i że czasem teorie spiskowe są
rzeczywistością. Przykład na waszych ekranach. Jest to nomen omen nie kto inny, tylko Boris Johnson, były premier Wielkiej Brytanii. Po co ja go wam pokazuję? Ano to po to wam pokazuję, żeby wam przypomnieć, że to Boris Johnson odciągnął tak naprawdę Zełenskiego od podpisania pokoju tak naprawdę w kwietniu 2022 roku. Ale nie o tym tu mowa w tym momencie. Otóż w 2021 roku brytyjskie władze rozważały nalot na zakłady Halix w Lejdzie w Holandii, ponieważ znajdowało się tam 5 milionów dawek zamówionej przez Londyn szczepawki przeciwko wirusowi celebrycie firmy AstraZeneca. Tak powiedział Boris Johnson w wywiadzie dla Daily Mail. Cytuję. Proszę wybaczyć moją desperację, zrobiłem to w dobrej wierze. Zleciłem wykonanie pewnych prac, aby sprawdzić, czy technicznie możliwe jest przeprowadzenie nalotu wodnego na magazyn w Lejdzie w Holandii i odzyskanie tego, co prawnie należy do nas i czego Wielka Brytania rozpaczliwie potrzebuje. Tak powiedział Boris Johnson. Spotkanie Johnsona nakreśliło możliwy plan działania. Jeden zespół miał polecieć komercyjnym lotem do Amsterdamu, a drugi miał przepłynąć kanał La Manche w pontonach pod osłoną nocy. Mieli spotkać się w miejscu docelowym, wejść na teren, przejąć ładunek i zakładników, a potem udać się do portów kanału La Manche. Moi drodzy, no brzmi jak film sensacyjny. Tak samo jak informacja, którą powiedziałem wam wcześniej. Niemożliwe? A dlaczego nie? Z racji tego, że sytuacja na Bliskim Wschodzie coraz bardziej i mocniej się zagęszcza, chciałem wam tutaj coś pokazać w tej chwili na waszych ekranach. No, jeden z głównych scenarzystów ludobójstwa w Gazie i nie tylko. Jak donosi ABC News, Izrael przygotowuje się do inwazji lądowej na południowy Liban. Amerykański urzędnik powiedział stacji telewizyjnej, że operacja była planowana w Stanach Zjednoczonych, pomimo wyeliminowania około 30 osób z naczelnego dowództwa Hezbollahu. Jak wyjaśnia artykuł, Izrael odrzucił propozycję zawieszenia broni. Dzień wcześniej Hezbollah oficjalnie potwierdził śmierć swojego przywódcy Hassana Nasrallaha. O nim jeszcze dzisiaj będziemy, moi drodzy, rozmawiać, bo chciałem wam powiedzieć, że zabójstwo Hassana Nasrallaha, głównego sekretarza Hezbollahu, który przebywał w bunkrze w Bejrucie, no tak się zawzięli, zrzucili 80 jednotonowych bomb. Wyobrażacie sobie, jaka to jest siła? Tyle, że świat islamu nie pozostał na to głuchy. Czemu? Już tłumaczę. Moi drodzy, na waszych ekranach w tej chwili to jest Ayatollah Khamenei. Kojarzycie pewnie tą twarz, bo już występowała u mnie na jednym z materiałów w wersji Szalony Reportaż, kiedy to kolega z Iranu opowiadał o Iranie. I właśnie dzięki niemu też dotarłem do tak naprawdę transkrypcji, do tłumaczenia przemówienia Ayatollaha Khamenei'ego. Cytuję. Byt syjonistyczny jest zbyt mały, aby zadać znaczący cios silnej strukturze Hezbollahu. Los regionu jest determinowany przez siły oporu dowodzone przez Hezbollah. Izraelskie morderstwo bezbronnych Libańczyków po raz kolejny dowodzi dzikiej natury syjonistów. Rządzący gang terrorystyczny w syjonistycznej organizacji nie wyciągnął wniosków ze swojej zbrodniczej wojny w Gazie. Obowiązkiem wszystkich muzułmanów jest stanąć po stronie narodu libańskiego i Hezbollahu, aby stawić czoła złośliwej syjonistycznej organizacji. Liban sprawi, że wróg pożałuje swojej agresji. Wzywam wszystkich muzułmanów do świętej wojny przeciwko syjonistom. Moi drodzy, tyle i aż tyle. Wzywam wszystkich muzułmanów do świętej wojny z syjonistami. Czy wy sobie zdajecie, co to znaczy? A teraz odpowiedzcie sobie na pytanie. Jeżeli ktoś jest sojusznikiem Izraela, to wspiera syjonistów, czy nie wspiera? Oczywiście, że jest wspólnikiem tej zbrodni według muzułmanów. Czyli co? Czyli też mu się wyłapie rykoszetem. No. A zobaczcie, ilu mamy pontoniarzy, inżynierów, elektryków i tak dalej w Europie. Dalej tłumaczyć czy rysować? Szanowni moi drodzy, to na waszych ekranach jest właśnie sekretarz generalny Hezbollahu, Syed Hassan Nasrallah.
Jego śmierć została ogłoszona śmiercią męczennika. Słuchajcie, to nie jest takie śmieszne, jak nam się może wydawać. Otóż w islamie, jeżeli ktoś taki zginął śmiercią męczennika, czyli brał udział w świętej wojnie, czyli reszta muzułmanów musi go pomścić. To ja tylko tak zostawiam i można to skomentować w różny sposób. Liczę właśnie, że uruchomicie się tam pod spodem, pod filmem. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Oczywiście to jeszcze nie wszystko, moi drodzy, bo na poparcie moich słów, że ten atak był przygotowany, jest wypowiedź, cytat z szefa sztabu generalnego, generała porucznika Herzi Halevi w sprawie likwidacji przywódcy Hassana Nasrallaha. Cytuję. To nie koniec tego zestawu. To powinno być bardzo jasne. Wciąż mamy środki, aby pójść dalej. Przesłanie jest proste dla tych, którzy zagrażają obywatelom państwa Izrael. Możemy was dopaść wszędzie, na północy, na południu i w bardziej odległych miejscach na świecie. Ostatecznie po długim okresie przygotowań z naszymi sojusznikami zaczęliśmy je realizować. Ten atak również był przygotowany od dawna i został przeprowadzony w odpowiednim momencie bardzo precyzyjnie. Do przygotowania kolejnych kroków z taką samą precyzją już jesteśmy gotowi. Ostatecznie jeszcze raz podkreślam maksymalną gotowość na naszych wszystkich frontach. Tak powiedział Halevi. To jest cytat z tego gościa. Moi drodzy, tu nikt nie mówi o pokoju. No ale przejdźmy już tutaj do Europy. I tu też się dużo dzieje. Otóż to jest artykuł El País. Zełenski przygotowuje się do negocjacji z Rosją w obliczu sytuacji na Ukrainie. Tak mówi artykuł. Z doniesień wynika, że rośnie także presja zewnętrzna na negocjacje, podczas których Ukraina będzie zmuszona do ustępstw. Moi drodzy, mam wrażenie, że jest to wynik rozmowy z Donaldem Trumpem. Dlaczego? No, moi drodzy, widzieliście ten materiał, w którym wrzuciłem zachowanie Zełenskiego po rozmowie z Trumpem. Ale to jeszcze nie wszystko. Dajemy do pieca. Moi drodzy, otóż pierwsza informacja to jest z Fox News. Trump będzie wspierał Ukrainę, jeśli wygra wybory. To powiedział Zełenski. Teraz cytat. Nie wiem, co będzie po wyborach i kto zostanie prezydentem, ale otrzymałem bardzo bezpośrednią informację od Donalda Trumpa, że będzie po naszej stronie, że będzie wspierał Ukrainę. To powiedział Zelboba dla Fox News. Kandydat na prezydenta USA z partii republikańskiej po spotkaniu z Zełenskim w Nowym Jorku powiedział reporterom, że jeśli wygra wybory, zamierza osiągnąć sprawiedliwy układ dla wszystkich stron. Podczas niedawnej debaty z Kamalą Harris Trump wolał uniknąć odpowiedzi na pytanie, czy chce zwycięstwa Ukrainy. A teraz wam pokażę, co napisał Spiegel. Otóż Spiegel napisał tak. Upokorzenie i przerażenie. Niemiecki magazyn negatywnie ocenił rezultaty podróży Zełenskiego do Stanów Zjednoczonych. Publikacja pisze o przerażeniu na twarzy Zełenskiego podczas spotkania z Trumpem. Spotkanie z republikaninem w Nowym Jorku było chłodne i wyraźnie pokazało, że nie ma chemii między tymi dwoma mężczyznami. No, Trump nie by był z tego zadowolony. Ukraiński prezydent jednak już zdobył doświadczenie w znoszeniu upokorzeń. Tak zauważył Spiegel. Ale czytamy dalej. Z cytatów. Dosłownie można było zobaczyć dyskomfort na twarzy Wołodymyra Zełenskiego, gdy w piątek stał przed kamerami obok republikańskiego kandydata na prezydenta Donalda Trumpa w Nowym Jorku. Tak mówi Spiegel. Niepokój wynika z oświadczenia Trumpa, że Putin chce uczciwej umowy i jest gotowy zakończyć wojnę z Ukrainą. Ponadto stojąc obok ukraińskiego prezydenta, Trump powiedział, że ma bardzo dobry stosunek z Władimirem Putinem. A z Zełenskim chemii nie ma. Na uwagę Zełenskiego, który powiedział, że mam nadzieję, że będziemy mieć lepsze stosunki, Trump powiedział, do tego trzeba dwóch stron. No rozumiecie, co to znaczy. Magazyn przypomina, że w przeddzień spotkania Trump skrytykował Zełenskiego, a republikanie zaatakowali go z powodu jego podróży do Pensylwanii. Ale Zełenski i tak się udał na spotkanie z republikaninem, ponieważ
przyzwyczaił się do tłumienia własnych uczuć i łykania upokorzeń. Ja nie wiem, co on tam łyka, wow, ale niech bierze połowę, bo... No tak, no, no to tyle tak. I to wszystko to moja subiektywna opinia. Szanowni, i jeszcze pozostajemy w oparach absurdu, czyli na Ukrainie. Ale wróćmy do historii. Pamiętacie, jak Polska podczas okupacji niemieckiej posiadała niemieckie nazwy ulic na tramwajach czy komunikacji miejskiej? Na przykład były przedziały, gdzie pisało Nur für Deutsche. O, to tak przy okazji. Nie było Nur für Nazi, tylko Nur für Deutsche. I wszyscy mówili po niemiecku i było generalnie nacisk od strony okupanta, że niemiecki to był językiem urzędowym. No to teraz wam coś pokażę. W tej chwili to jest informacja z Iwano-Frankowska. Burmistrz Iwano-Frankowska Marczynkiw postanowił zająć stanowcze stanowisko przeciwko ludności rosyjskojęzycznej w swoim mieście. Patrole językowe zostały już utworzone i przechodzą szkolenie. Teraz w kilku instytucjach trwa agitacja. No kojarzy mi się to z patrolami szariackimi w niektórych miejscach już w Europie, ale do tego jeszcze pewnie dojdziemy. Osobom rosyjskojęzycznym wstęp wzbroniony. Ukraińcy mówią po ukraińsku. Ukraiński to język zwycięstwa. Język jest kodem genetycznym narodu, który łączy przeszłość z teraźniejszością i programuje przyszłość. Moi drodzy, ja tutaj chciałem się odnieść do historii, bo dawno, dawno temu Finlandią tak rządzili Szwedzi. I przy tawernach, przy karczmach wisiały takie tabliczki z napisem zakaz wstępu dla psów i dla Finów. Jak myślicie? Czy Ukraina posunie się do tego kroku, że będzie pisało Nur für Ukrainians? Czy jakoś tak? No, w tym ich języku. No, wiecie, o co chodzi. No, ale tak sobie tutaj rozmawiamy, śmieszkujemy o Ukrainie, no nie można wspomnieć też o Rosji. Na waszych ekranach, no wiadomo kto, ale w czym jest rzecz, po co ja to mówię, o co chodzi. Austriacka Partia Wolności, która sprzeciwia się sankcjom antyrosyjskim, właśnie wygrała wybory parlamentarne w Austrii i zdobyła 57 miejsc w parlamencie. Tak informuje kanał telewizyjny ORF, czyli Österreich-Rundfunk. Kolejny europejski kraj dołącza do koalicji Orbana i Fico, aby zawrzeć porozumienie ugodowe z Rosją. No cóż, moi drodzy, powiem tak. Chyba już wystarczająco długo się nawygłupiali, nalało się wody do dupy, więc teraz czas na otrzeźwienie. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Moi drodzy, mówią nam tutaj o upadłości Rafako. Mówią o tym, że elektrownia Rybnik będzie wygaszana. Tylko w tle tego wszystkiego jakoś zapomnieli nam powiedzieć, to ja wam mówię, że jeżeli elektrownia Rybnik zostanie wygaszona, to również za elektrownią Rybnik pójdzie kopalnia Chwałowice, kopalnia Rydutowy i kopalnia Piast. Z tym, że Piast i Rydutowy są w pierwszej linii do zamknięcia i to już, moi drodzy, niebawem. Miały być do 2049 kopalnie zamykane. W tej chwili już jest opcja, żeby do 2030. Co wy na to? Moi drodzy, dajcie znać w komentarzach i zapytajcie swoich uśmiechniętych znajomych, jak się z tym czują. Że nie będzie elektrowni w Rybniku, nie będzie polskiego węgla, ale będzie prąd. Aus Deutschland. Może będzie niekoniecznie czyściejszy, ale na pewno będzie droższy. Tak, to jest też również moja subiektywna opinia. Moi drodzy, a jak było o kopalniach, o Śląsku, no to na koniec suchar o górnikach. Wadzili się chłopcy na grubie, czy można cyganić, czy nie. I tak doszli do wniosku, że ten istny, co wygro, to weźmie se halba. Ale tak zaczęli ryczeć, że ich na przodku Steiger usłyszał i przyszedł. I mówi, co się wodzicie, chłopcy? No, panie Steiger, to można cyganić, czy nie można cyganić? Chłopcy jową godą. Górnikowi, grubiożowi,
ganić nie wolno, bo to jest niegodne honoru grubiorza. Chodźcie na mnie, jo nigdy was nie cygania. Chłopcy tak spojrzeli po sobie i godają: Steiger, ta gorzołka to się wam należy. Moi drodzy, komu się podobało, poproszę o kciuk w górę, pamiętajcie o subskrypcji i oczywiście o dzwoneczku, bo mnie to normalnie pomaga. Aha, kto widza nie zrozumiał, niech se wygoogluje. Dobrego dnia życzę, trzymajcie się, hej!